Derselbe Herr, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Ten sam Pan, którego oczy są jak płomień ognia. Alles durchdringend und gerecht beurteilend. Które wszystko przenikają i sprawiedliwie osądzają. Und der bereit ist, alles ihm entgegenstehende zu richten in der Versammlung. Który gotowy jest, aby wszystko osądzić, co jemu się sprzeciwia w zgromadzeniu. Davon sprechen die Füße. A o tym obrazowo tutaj nam mówią te nogi. Es bedeutet nicht, dass es schon gerichtet hat. To nie oznacza, że on już to osądził. Aber steht bereit, es zu tun. Ale on jest gotowy, aby to uczynić. Und dieser Herr i ten Pan sieht auch, widzi również gerade angesichts des dunklen Hintergrundes. A to szczególnie na tle tego ciemnego tła, die umso heller hervorstrahlende, das umso heller hervorstrahlende Licht, to o wiele jaśniej jeszcze promieniującą światłość. Das ist immer so. I zawsze tak jest. Je dunkler der Hintergrund, im ciemniejsze jest tło, umso heller strahlt die Treue. Tym jaśniej świeci wierność. Der Herr sieht jeden Funken von Treue. Pan widzi każdy przebłysk tylko wierności. Er sieht den schwächsten Pulsschlag eines Herzens, das für den Herrn schlägt. On widzi najsłabsze drgnięcie i uderzenie pulsu serca, które dla niego bije. Und wir würden gut daran tun. I dobrze uczynimy. Mal in der Kirchengeschichte, aby w tej historii Kościoła die Zeit der Gläubigen von etwa 600 bis 1600 nach Christus zu lesen. Poczytać sobie, co dotyczy tego okresu rozwoju chrześcijaństwa w latach od roku 600 do 1600. Ich habe den Artikel, den Horst Zielfeld erwähnte, dabei. Ja ten artykuł, który zacytował brat Horst Zielfeld, mam teraz ze sobą. Ich kann ihn jetzt nicht vorlesen, das würde zu lange dauern. Oczywiście nie będę go czytał, bo by to trwało za długo. Aber ich rate jedem, wenn es irgendwie ermöglichen kann. Ale radzę każdemu, któremu będzie to możliwe. Mal die Betrachtung von Bruder Darby über diese damaligen Gläubigen zu lesen. Aby przeczytać te rozważanie napisane przez brata Darbiego dotyczące właśnie ówczesnych wierzących. Es betrifft auch die Albingenser und die Waldenser im 11. bzw. 14. 15. Jahrhundert. Dotyczy to szczególnie takich wierzących w latach tych 11. 14. stulecia Waldensów i Albigensów. Sie sind über die Alpen geflüchtet. Oni uciekali nawet przez góry Alpy. Eine dieser Gläubigen hat ein Gedicht geschrieben. Jeden z tych tamtejszych wierzących napisał wiersz, in dem diese Zeit und die Verfolgung schildert. W którym on ten czas i prześladowanie opisuje. Und am Ende jeder Strophe, i na końcu każdej zwrotki, sagt in einem Refrain, the Lord and I, der Herr und ich. Powtarza taki refren, a Pan i ja. Diese Erfahrungen haben diese verfolgten Gläubigen in dieser Zeit mit ihrem Herrn gemacht. Takie doświadczenia ci prześladowani chrześcijanie w tamtych czasach ze swoim Panem mogli poczynić. Dann verstehen wir etwas diese Begriffe. Gdy to przeczytamy, to zrozumiemy cośkolwiek z tych pojęć tutaj opisanych. Werke, Liebe, Glauben, Ausharren, Dienst. Uczynki, miłość, wiara, służba, wytrwałość. Im Sendschreiben an Ephesus. W tym liście skierowanym do Efezu war wohl von Werken die Rede. Tam była mowa o uczynkach. Aber Liebe und Glauben werden nicht erwähnt.
ale miłość i wiara tam nie są wspomniane. Im Send schreiben an Smyrna, w tym liście skierowanym do Smyrny war nicht die Zeit der Werke. To nie był czas uczynków. Da wurde die Christenheit durch Duldsamkeit ausgezeichnet. Wtedy chrześcijaństwo cechowało się wytrwałością. In Pergamus, w Pergamie, verhinderte die Weltförmigkeit der Christen ihre Werke. Te zeświadczenie przeszkadzało chrześcijanom, aby dokonywali uczynków. Aber hier, ale tutaj, werden diese positiven Kennzeichen von dem Herrn wahrgenommen und lobend erwähnt. Są tutaj te pozytywne cechy zauważone przez Pana i z pochwałą wymienione.